Witam, moi kochani. Dzisiaj przygotujemy, upieczemy pstrągi. Bardzo smaczne, bardzo pyszne, bardzo szybko to będzie. Zaczynamy od oczyszczenia z łusek. Takim chropowatym stroną, może Państwo na pewno mają nożyka z takimi ząbkami, czyścimy z łusek pod łuskę. A ty na blaszce to robisz? Na blaszce, żeby... A później ją myję. Później ją przetrę. Dobrze. Ale pstrąg. Ty, a ty nie mogłabyś tutaj, ja widziałem jak się męczyłaś, dać jakiegoś woreczka czy wyścielić? Tak, nie pomyślałam o tym, czy źle przygotowałam. Proszę. Wypukałam po próbaniu tych... Worek i w tym worku można przejść. Tych rybek, one są już wypatroszone, już takie kupiłam. Wypukałam w tej chwili. A tych obciąć płetw nie trzeba? Mimo? Można też, jak najbardziej. Ja widziałem tak, że tak we Włoszech robię. Znaczy nie robię, ja tak robiłam we Włoszech, jak kiedyś Ty byłaś we Włoszech? Tak. Nie? Dawno, dawno temu. No rzeczywiście sama patroszyłam rybki. A żadnych włoskich dań nie ma. Nie poznałam dużo, bardzo dużo tych dań, powiem szczerze. Ale przynajmniej prostota kuchni, ja bym też coś powiedział. Jak dajmy na to paprykę oni. Tą opiekaną, tak? Tak, tak. No biorą ognisko, rozpalają z tektury papryka. I dają na to paprykę, na ognisko. Ale to na wsiach można tak robić. Ale jak ona dobra jest, nikt nie wie, jak to się robi. Tak to się robi na takiej patelni suchej, specjalnej do no tego. No tak, ale na jak paniku. Nie, to pani Tamela, pach, ognisko przy tym i już, ale to na Kalabrii. Dobra, mniejsza z tym. Teraz tutaj olejem roślinnym polewamy ryby z wierzchu, łyżeczką. No raczej nie, bo to do pieczenia wysoka no temperatura, właśnie. Piekarnik już się grzeje do 180 stopni, oliwa jest na zimno, się ją stosuje. A to trzeba opowiadać takie historie z zagranicy. Soliny. Kowalski. Bez głowy, bo głowę któż to je? Pies i kot. Bez soli mogę jeść. Nie, to. Pieprzymy. Kto ma kota, będzie miał radochę. Rozsmarujemy to elegancko. Dobrze. A ryba jest chyba słona, to w sobie. No raczej nie, dlaczego? Z drugiej strony postępujemy podobnie. Tej ryby to tak mało, ja lubię łososia. Tylko, że ten łosoś, który tam przygotowany jest, nie wiem, czy by dany, to cały zjedzony, nic mi się nie ostało na święta. Oliwę. A pieprz dałaś? Dałam. Głowy nie jest. Pieprzyki. Chociaż i tak skóry się raczej nie będzie jadło, ale no, przeniknie oczywiście. Natrzemy. Popatrzymy im głęboko w oczy. Tak samo w środku postępujemy. Trzeba tam nalać. Trzeba tu nalać. Pokażę już na jednej rybie, a później dokończę. Dobrze. Posolę. Tyle to każdy wie. Popieprzę. Na jednej rybie, dobra, na jednej. Co to mam za... osuszony rozmaryn. Można dać świeży, jeżeli ktoś ma. O, rozmaryn. Posypujemy rozmarynem. A na wierzch rozmaryn? Mhm.
Po ząbku czosnku na każdą rybę przeznaczam. Pokroję w plasterki. No ten czosnek to będzie fajny. Wkładamy do ryby. Witam wszystkie moje wielbicielki, bo postanowiłem od wielbicielek. I natka, posiekana natka pietruszki do środka. A nieprzyjazne osoby też witam. I tak postępujemy z każdą jedną sztuką. To już to dane, olej. Ty, ale to wszystko i do piekarnika? Dobrze solimy. Rybka lubi sól. Rybka to lubi co innego, a nie sól. Blaszka wyłożona papierem do pieczenia. To już było. Zrobiona. Ja to pokazuję trochę, bo już ktoś nie będzie wiedział dokładnie. Teraz idzie tak, niech zgadnę, czosnek czy rozmaryn? Rozmaryn albo czosnek. Mhm. Dam może najpierw czosnek, bo później rozmarynem sobie ręce troszkę brudzę. Dobra, żeby ci starczyło tego czosnku. Starczy. Dobra, czosnek jest. No ale to wszystkie czosnek. Tak, po kolei polecę. To mi się już nie chce. I tam jest pokrojona ta pietruszka. Posiekana. Posiekana, tak. Bało się język polski. Produkt naturalny. Rozmaryn. O. Kraj pochodzenia Polska. Polska. Ładnie pachnie. Dobra. Proszę mi dać. Coś pisało o rybach. O, zamknąłeś tutaj mi. No i co ja mam zrobić? Ręce brudne. A ja mam też brudne. No teraz mam brudne. Rozmaryn. Ile tego rozmarynu? Tak, żeby posypać, no? Tak, tak. Ale pietruchę to trzeba z wszystkim już dać. Oczywiście, to jest pęczek pietruszki. Tak mało. Ciekawe, powiem Państwu. Pietruszka. Jak to będzie smakowało. No, na pewno. Jest bardzo smaczny, bardzo zdrowy. I proste, widzę. I proste w wykonaniu. Cały pęczek nie poszedł mi. Czyli coś dla mnie. Szybko, prosto i wygodnie. I zdrowo. Zdrowo. I teraz idzie na ile to? I teraz na 30-35 minut, zależy od ryby, do piekarnika 180 stopni. Grzałka górna, dolna. Stawiamy, muszę najpierw wypłukać ręce. No dobrze. Po 35 minutach rybka super mięciutka, upieczona. Pachnie wyśmienicie. Tam słychać odgłos końca frytek. Frytkownicy. Podajemy na przykład z frytkami i taką sałatą. Dobra. I dziękujemy za uwagę. Prosimy o pamięć. Cytrynką też można polać. Prosimy o pamięć. Nie zapominajcie o nas. Zapraszamy.